Ja pierdolę. Chciałem skończyć rozmowę, bo jeszcze nie skończyłem. Wiesz co? Stalking było nawet urocze, byś mi się podobał, ale w twoim wydaniu jest po prostu creepy. Moim zdaniem creepy jest umawianie się z obcymi typami. Nie wierzę, momencie... następne, czyli wszystko wiesz o moim życiu, tak? To jest nieodpowiedzialne to się. Stary, odjeb się. Będę się ruchała z kim chcę i kiedy chcę. Bar otwieram o 20. Do widzenia. Wyjdź stąd. Coś ci pomóc? Zostaw! Tosia, 2 minuty? 2 minuty idę. Chciałem ci przedstawić. To była Paulina, to była Marta, to była Kasia. Wszystkie nie żyją. Oprócz tego wszystkie miały niebieskie oczy. Wszystkie były blondynkami, wszystkie były barmankami. I wszystkie prowadziły bujne życie towarzyskie. O, ładnie to powiedziałeś, wiesz? I co ja mam z tym zrobić teraz? Na przykład, nie wiem, siedzieć na dupie w domu, dopóki ich nie złapiemy? No weź. A praca? A nocne wyjście do, nie wiem, po fajki, do sklepu? Ja ci pójdę po fajki. Wiesz co, mam trochę tego dosyć. Wszędzie niebezpieczeństwo. A tak na moje oko, teraz na przykład ty też byś mógł mnie teraz tak złapać. I poddusić dziko, nie? On używał sznura. Sznura! To cię kręci, wiedziałam. Chodził po mieście i wywijał sznurem, co? Tosia, te laski nie żyją, rozumiesz? Nie żyją. Według naszej wiedzy poznawał je na apkach. Zapraszał, może gdzieś razem wyjdziemy. Coś im dosypywał, było miło, przyjemnie. Może pójdziemy do mnie. Przyjrzałeś się tym wisiorkom? Bo barmanek nie stać na biżuterię za 2 koła. Brawo. Może to jest jakiś sponsor? Ja widziałam mnóstwo takich typów, naprawdę. Pewnie tego z Wyrola też. Piwo chcesz? Słuchaj, a może my po prostu powinniśmy się umówić? Nie, ja i twoi podejrzani. No to się, czy ty masz jakby odrobiny wyobraźni chociaż? No co, a masz lepszą przynętę niż ja? Myślę, że nie. I lepszego pomysłu też nie. No, nie namawiam cię, ale może byś się na coś przydało. Skoro przynajmniej, wiesz, nie możesz się odpierdolić. Si się skończy.